Do świętego Jakuba. W pierwszym czytaniu do Koryntian święty Paweł przytacza to słynne zdanie, że przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas. Myślimy zazwyczaj, że ten gliniany naczynie to my jesteśmy słabi, bo rzeczywiście jesteśmy słabi, a tym skarbem jest wiara, tym skarbem jest łaska. Ale wydaje się, że w tym pierwszym czytaniu święty Paweł nawet dokładnie mówi, na czym ten skarb polega. Zewsząd znosimy cierpienie, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. A więc chociaż cierpisz, to nie wątpisz. Nie wątpisz, nie tracisz nadziei. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Wiele rzeczy ci brakuje, ale nie rozpaczasz. Znosimy prześladowanie, lecz nie czujemy się osamotnieni. Masz wielu wrogów, ludzie chcą cię niszczyć, ale nie jesteś samotny. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Czyli wydaje się, że przegraliśmy, ktoś jest zwycięzcą, a my jednak nie giniemy. To jest właśnie ten skarb. Bo normalnie człowiek, kiedy jest porażka, to się dołuje. Kiedy znosi cierpienie, prześladowanie, to się zniechęca. Kiedy mu się ciągle nie udaje, to traci nadzieję. Natomiast największy skarb, jaki mamy, to skarb wiary w to, że żadna przeszkoda, żaden wróg, żadne cierpienie, żadna trudność nas nie zniszczy. Nie zniszczy nas, bo jest w nas Chrystus, który jest niezniszczalny. Jest w nas Chrystus, który jest wszechmogący. Jest w nas Chrystus, który jest taką nadzieją, która jest w stanie przejść nawet przez grób i jest w stanie zmartwychwstać w poranek wielkanocny. Naprawdę jesteśmy słabi i myślę, że każdy człowiek, który jest uczciwy, to zdaje sobie z tego sprawę, jaka w nas jest słabość i jacy jesteśmy mierni. Ale im bardziej się otwieramy na Pana Boga, im bardziej widzimy, że Pan Bóg jest w nas, to nie możemy się nadziwić temu, jak Pan Bóg i ile Pan Bóg wiele może zrobić z nami, z takimi, można powiedzieć, miernotami, dzięki łasce, dzięki sile, którą Pan Bóg w nas schował, złożył, którą nam zostawił i podarował. Jeśli chodzi o psalm, psalmista, podobnie jak w tym pierwszym czytaniu, mówi, ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Niesamowita ufność, kiedy jestem w wielkim ucisku, bo zazwyczaj są pretensje, jest lęk, może nawet kłótnia. I psalmista powie jeszcze dalej, cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. I to mówię w Starym Testamencie, kiedy nie ma tak jasnej idei, czy na tamtym etapie nie ma jasnej idei wiary w zmartwychwstanie. Pan Bóg ceni sobie śmierć wyznawców, byśmy powiedzieli, ceni sobie taki, którzy potrafią nawet życie oddać, żeby być wiernym Panu Bogu. Możemy się buntować, możemy się zastanawiać, dlaczego tak Pan Bóg stworzył świat. Możemy powiedzieć, czemu tak jest, że ludzie, którzy są dobrzy, to muszą nieraz cierpieć i znosić takie prześladowania czy takie męki. Czemu tylu męczenników jest w historii Kościoła? A jednak jest w tym jakaś taka niesamowita logika, że Pan Bóg ceni sobie tych, którzy potrafią dla Niego cierpieć, którzy potrafią nawet dla Niego umrzeć. Bo czyż męczeństwo, czy cierpienie, czyż trud nie jest największym znakiem miłości? Przecież tylko ta osoba, która potrafi znosić cierpienie, tylko ta osoba potrafi kochać. Tylko ta osoba, która potrafi dźwigać krzyż, ta osoba potrafi powiedzieć, jesteś dla mnie ważny. Miłość, prawdziwa miłość jest powiązana z krzyżem. Jak mówił święty Jan Paweł II, miłości bez krzyża nie znajdziecie, krzyż bez miłości nie udźwigniecie. Nie chcemy cierpieć, nie chcemy przelewać krwi. Każdy z nas jakoś naturalnie ucieka od cierpienia, ale warto ciągle sobie powtarzać, że jeżeli jesteśmy w stanie cierpieć dla Boga, dla wiary, dla Chrystusa, to znaczy, że Go kochamy. Bo tylko miłość jest w stanie cierpieć dla kogoś. O tym też mówi Ewangelia, kiedy Jezus tłumaczy matce synów Zebedeusza, że nie od Niego zależy, czy będą po lewicy, czy po prawicy, natomiast czy oni są w stanie cierpieć, czy oni są w stanie pić ten sam kielich, który On pije. Bo jeżeli człowiek nie jest w stanie cierpieć, to jak on może myśleć o wielkości? My bardzo często myślimy, że być wielkim albo odnieść jakiś sukces, to ludzie ci będą oddawać hołdy, będą ci po prostu gratulować, będą się cieszyć. Nie. Może i będą, ale jeżeli ty nie potrafisz cierpieć, to nigdy nie potrafisz być wielkim. Bo to jest małość człowieka, niesamowita małość, jeśli myśli o wielkości na zasadzie odbierania pochwał. Jezus tłumaczy, wielkość polega na służbie. Wielkość polega na służbie. Wielki jest ten, który służy, bo i Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć, a nie żeby Mu służono.
Jeśli chcesz służyć, jeżeli potrafisz cierpieć, jeżeli potrafisz się poświęcić, to będziesz wielki. I wszyscy wielcy ludzie na tym świecie osiągnęli tę wielkość dzięki poświęceniu, dzięki trudowi, dzięki krzyżowi, dzięki całkowitemu oddaniu się tej sprawie, w której chcieli się całkowicie oddać i przez którą stali się wielkimi. Chyba nie ma nic gorszego niż jakby pragnienie wielkości czy pragnienie szacunku, kiedy nic człowiek z siebie nie chce dać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.